Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten odcinek, który właśnie oglądacie, jest to odcinek o odzieży ochronnej. Jakie są skutki, zalety i ogólnie cała baza informacji, po co jeździć w ubraniu motocyklowym. Z racji tego, że zbliża się sezon 2016, zostało już kilka miesięcy do niego. No to opowiem wam, jak ten sezon przeżyć, żeby on był w miarę bezpieczny, żeby nie zagrażał naszemu zdrowiu, żeby nie było jakichś znacznych ubytków na tym zdrowiu. Kto jest zainteresowany, tego serdecznie zapraszam do oglądania całego odcinka. A więc tak, ubranie motocyklowe składa się z kilku części. Zacznijmy od góry, może od kasku. No to jest podstawa, bez tego nie mamy prawa wyjechać na drogę. Jak wiecie, kask to chroni naszą głowę, czyli część, za którą myślimy. Nie możemy bez niego wyjeżdżać z myślą, że a może nic się nie stanie, po co będziemy zakładać ten kask, zniszczymy sobie fryzurę. To nie jest żaden argument. Fryzurę zawsze można odnowić, jednak jeśli nie wiem, pęknie czaszka, coś w tym stylu przerysujemy, zostaną blizny do końca życia, a żeby to się tylko tak skończyło, no to będzie troszkę słabo. Dlatego pewien, że kaski dzielą się, prawda, na kilka grup, otwarte, integralne, szczękowe itp. Jednak kask, jaki by nie był, no to zawsze stanowi jakąś ochronę, no i wiadomo, że ten kask dobieramy do typu motocykla. Jeśli jest to skuter, no to weźmiemy jakiś kask otwarty, jak ścigasz, no to prawda, szczękowy, no i tak dalej, i tak dalej. Kominiarka. Właściwie nie jest to ochrona naszego ciała, lecz jednak tylko taki dodatek, właściwie taki gadżet, który pomaga nam zachować w odpowiedniej higienie kask. No bo wiadomo, kask wyczyścić w środku nie jest wcale łatwo, jest to nie lada problem, tylko kilka godzin pracy, a kominiarka, wiadomo, przejmuje od nas cały ten pot, żeby kask, prawda, najprostszymi słowami nie śmierdział, bo kominiarkę wypierzemy i zajmuje nam to kilka minut, ona się wysuszy i jest gotowa do dalszego użytku. Z kaskiem wiadomo, nie jest tak łatwo. Co dalej? Kurtka. Kurtki, naprawdę ja sam, to przyznam się szczerze, jeździłem jeszcze rok temu. Krótki spodenkach i podkoszulku, jednak po pierwszym, drugim upadku, jakie miałem, zrozumiałem, że nie jest to ani bezpieczne, ani w ogóle, to jest jakiś objaw głupoty. I nie jest to ani szpanerstwo, ani nic. Kurtkę używaną, jeśli nas naprawdę nie stać na nową, możemy kupić nawet za bardzo przyzwoite pieniądze na różnych serwisach takich, gdzie są ogłoszenia. Co by tutaj powiedzieć o kurtkach? Kurtki, wiadomo, dzielą się na tekstylne i skórzane. Tekstylne, no to już myślę, że warto więcej zainwestować, bo jest to materiał troszkę słabszy. I warto zainwestować, żeby były w tym jakieś protektory, czyli ochraniacze. No a kurtka skórzana, to wiadomo, i ja teraz stosuję kurtkę, w której są wzmocnienia łokci, barków i pleców, więc jest to jakaś większa ochrona, że przy pierwszym spotkaniu z asfaltem nie zetrę sobie kości, no ogólnie ciała, po to, żeby zaoszczędzić. Na zdrowiu nie ma co zaoszczędzać, jeśli stać nas na motocykl za 3, 4, 5, 10 tysięcy, czy to naprawdę kurtka za 200, 300, 400, 500, a jeśli już chcemy nową za 1000 zł, jest to naprawdę duży wydatek, jeśli stać nas na ten motocykl, stać nas na paliwo, stać nas na ubezpieczenie, oleje, klocki, no i ogólnie całą bazę, to co jest potrzebne do utrzymania motocykla w odpowiedniej formie. Rękawice. Po co nam rękawice? Po pierwsze, rękawice są nam potrzebne do tego, że nawet jeśli nie mamy wypadku, tylko cały czas wiatr wieje nam po kostkach, tutaj, po tych kościach, no to one chronią, żeby później nie było jakichś później, prawda, problemów z ruszaniem rękami, jakichś urazów, jakichś coś w tym stylu. A jeśli już je wywrócimy, no to pierwszy kontakt, nawet przy prędkości 30, 40, 50 km na godzinę, lecimy, prawda, ręce rozkładamy i lecimy na asfalt. Wiadomo, nie ma nic gorszego, niż mieć tutaj zerwaną całą skórę z rąk, bo to jest bardzo bolesne, no a bez rąk trudno jest nam żyć, nawet w codziennych jakichś czynnościach życiowych. Ręce są nam bardzo potrzebne. Dalej, spodnie. Spodnie, ja powiem tak, w spodniach ja jeżdżę w normalnych jeansach, mam grube jeansy. Pod to zakładam ochraniacze na kolana, ponieważ wiadomo, to są najbardziej kontuzyjne miejsca podczas upadku motocyklem. Wiadomo, że oryginalne spodnie motocyklowe jest to duży wydatek. No ale jeśli nas już naprawdę na to nie stać, to kupmy sobie zwykłe jeansy. I w tym jeździmy, nie jeździmy w krótkich spodenkach, bo to może grozić naprawdę przy spotkaniu z asfaltem szlifem całej kości skóry. Jest naprawdę, jeśli sobie na samą myśl pomyślę, jak to może wyglądać, to jest katastrofa. Buty motocyklowe. No są to trzy typy butów. Są to buty po kostki, no są to buty
dość dobry. Nie są za jakąś straszną wygórowaną cenę, więc wydaje mi się, że dają ochronę, że nie skręcimy sobie tej kostki podczas upadku. Nie będziemy mieli jakichś poważniejszych kontuzji na stopie itp. Są buty również ochroną piszczeli. No to są już buty dość drogie. Taki, cena takich butów to nie wiem, czy kupimy za 500 zł w sklepie motocyklowym. No ale dają nam już ochronę taką, że przy upadku miałem nawet taką sytuację, że kolega mi opowiadał, jak miał wypadek, że przygniął jego motocykl. No i układ wydechowy, wiadomo, rura od cylindrów, co odchodzi od silnika, ona ma potężne temperatury. No i jeśli przygniecie nam nogę i ona tym ciepłem przerzuci się na nas, to jest katastrofa. Wyobrażacie sobie, jaki to jest ból? A my leżymy pod tym motocyklem i nie jesteśmy w stanie tego motocykla ściągnąć w czasie sekundy, dwóch, tylko musimy się dopiero spod niego wygrzebać, więc jest to katastrofa. Ja wiem, jak to brzmi, ale tak to wygląda w praktyce. Co dalej? Buty poniżej kostek. No ja nie wiem, kto to wymyślił i jaka to jest ochrona, bo dla mnie to są buty normalne, takie jak kupujemy do normalnego użytkowania. Bo ani nie chronią nas przed skręceniem kostki, ani przed jakimś tam ubytkiem skóry, ani przed złamaniami jakichś piszczeli, naderwaniem niczego, bo to w ogóle nie ma żadnego usztywnienia, więc jest to dla mnie bezsensowny wydatek, no ale jeśli już mamy kupić, to lepiej kupić takie niż nic. Co tam dalej jeszcze mógłbym powiedzieć? Ostatnio spotkałem się, jak jechałem do pracy, samochodem jechałem po autostradzie, miałem około 110, a koło mnie przemknął motocyklista, który miał na sobie krótki podkoszulek i krótkie spodenki, to było jeszcze w lecie. Powiedzcie mi, jak to można nazwać, bo ja nie wiem, to jest szczyt głupoty i ogólnie, no nie wiem, co to miało w ogóle znaczyć. Może to był jakiś przypadek, że złapałem go na czymś takim. No nie złapałem, ale po prostu przychwilowałem. No ale jest to jednak, sami przyznacie, że bez sens i ryzykowanie własnego życia i uważam, że nie ma co ryzykować. Lepiej zainwestować i mieć choćby nawet te 5% większe szanse na mniejszy ubytek ciała za te, powiedzmy, około całe ubranie. Myślę, że powinniście kupić za około 1000 zł. Wiadomo, że nie będzie to ubranie najwyższej klasy, bo najwyższe klasy kręcą się nawet powyżej 5000 zł. Ale to już zależy tylko od firmy i modelu i ogólnie jaka jest sylwetka tego ubrania. Kolorystyka i firma, wiadomo. Ale warto kupić, mieć i mieć żyć z tą pewnością, że jeśli coś się stanie, nie daj Bóg, no to jakoś to przeżyjemy bez większych, prawda, jakichś uszkodzeń, uchybień na zdrowiu. Więc dziękuję bardzo, jeśli Wam się podobało i chcecie więcej, zadawajcie pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. Subujcie mój kanał, ponieważ jest to filmik, wybaczcie wszystkie błędy, no bo jest to pierwszy filmik, jaki w ogóle nakręciłem. Myślę, że będą jeszcze recenzje motocykli, motorowerów, skuterów. No i zadawajcie pytania, z chęcią na nie dla Was odpowiem. Cześć.